Wracamy do przeszłości, metro tylko do dworca Wileńskiego, a także tramwaj kierunek Wilanów, już niedługo z budową, czy Maciej Knapik zamiast Tomasza Knapika. I jak zawsze, mnóstwo zmian w ZDM-ie. Czy ostatnia stacja metra z pozwoleniami na budowę? O tym nie tylko, 13 sierpnia w sobotę, w mniejsza z tym pod Śliwką. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czama wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś mamy 110 odcinek i oczywiście bez zbędnego gadania, bo za mną jest burza, zaczynamy Mniejsza z tym pod drzewem. Nie na domku na drzewie, tylko pod drzewem. Ale oczywiście nie może zabraknąć awarii wind na stacjach metra, bo trochę ich nie działa i trochę niecodziennych. Oczywiście modernizacje są cały czas na stacji metra Centrum, jak i Pole Mokotowskie, ale Centrum jeszcze zadebituje u nas tutaj, ponieważ ma awarię na metr Centrum, Dworzec Gdański, metro Imielin, jak i również Tatusz Rzesenał. Lecimy dalej w tematach z metra, mianowicie zmiany w kursowaniu M2. No nie dojedziemy do Trockiej, czy nawet byśmy chcieli do Tatgówka mieszkaniowego, już nie wspominając o szwedzkiej, na której bardzo mało osób korzysta, tylko do dworca Wileńskiego, spokojnie, ZM2 już jeździ, do szwedzkiej nie dojeżdża, ale zjeździ. No i niektóre linie typu 140, 199, 245, 269, 527 czy 738 mają zmienione swoje trasy, także to wszystko oczywiście wygląda i to wszystko od 14 do 22 sierpnia będą prowadzone tam prace. Oczywiście jest to powiązane z tym, że metro chciałoby dojechać do Brudna, ale pozwolenia to nie ma. Lecimy dalej, czyli tematy a propos tramwajów. Tramwaj no, do Wilanowa w teorii ma rozpocząć się już w najbliższych dniach. Nie powiem Wam kiedy, wiem tyle, że wstępne prace ze zmianą organizacji ruchu już będą w tym miesiącu, czyli film zapraszamy, znaczy tramwaj kierunek Wilanów będzie no, najprawdopodobniej na początku września, ale będzie jeszcze jeden w sierpniu z pewnego węzła, na którym latałem. Co jest jednak ważne, pokazuję Wam tutaj nie bez powodu ten temat, ponieważ możemy zobaczyć sobie, jak wygląda węzeł na końcu przy Adama Branieckiego. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj peron. Jest jeden peron tramwajowy, natomiast mamy trzy krawędzie peronowe i to jest, według bym powiedział, nietypowe. Co ciekawe, nawet tutaj są kozioły oporowe w wizualizacji. Zobaczymy, czy tak będzie faktycznie możliwe. No ale to będzie przystanek krańcowy dla tramwajów, oczywiście tylko dwukierunkowych. Jeżeli chcecie więcej poczytać, macie teraz link i kartę w opisie, żebyście mogli sobie to zobaczyć wszystko, jak wygląda na stronie tramwajów. Lecimy dalej, czyli SKM-ka ze zmianami w procesowaniu na linii do Grodziska. W dużej mierze w Grodzisku trwają prace tam przy budowie nowego wiaduktu, jak i również jest powiązane to oczywiście z budową Warszawy Zachodniej i pociągi będą jeździć wahadłowo, bardzo rzadko SKM-ki, KM-ki, no bardzo będzie ograniczony ruch. Sugeruję nie jeździć wtedy pociągami albo się jeździć tylko w odprawie jednej godziny, kiedy wiadomo, że pociągi będą. Także jeżeli jeździcie tymi pociągami na tej linii, koniecznie sprawdźcie, jak to wygląda. W głównej mierze będą jeździć linie S1 tylko na trasie pomiędzy właśnie to jak patrzę, to podawane były trasy głównie na trasie Otwock, Warszawa Wschodnia, Zachodnia. Także faktycznie to dosyć dużo zmienia. Dalej właśnie w Sulejówku tunel pod torami zastąpi przejazd kolejowy drogowy. To jest jedna z tych ciekawostek. Praca zaplanowana do 3 kwartału 2023 roku, jak i również kierowcy i piesi zyskają nową przeprawę przez tory w Legionowie pod torami. No i to jest tutaj z kolei ta budowa, to jest na kwotę 32 milionów polskiego golda. Też dosyć bym powiedział, że ciekawie. Lecimy dalej, czyli WKT-ka. Uwaga, przerwa w dostępie do usługi SIP-u. SIP nie działa w WKT-ce, ale to wszystko jest nieważne. Także jeżeli to zobaczycie, to na tablicach informacji pasażerskiej może wyświetlić się komunikat awaryjny, brak odjazdów lub komunikat specjalny o utrudnieniach w dostępie do usługi związane z brakiem możliwości pobrania danych o składzie jazdy pociągów i rzeczywistym odjazdach w poszczególnych
z poszczególnych przystanków przez urządzenia lokalne z głównego serwera zarządzanego z uwagi na zaistniałą awarię. Ponadto część tablic z systemu na odcinku Grodzic Mazowiecki Reguły nie ma zapewnionego zasilania z zewnętrznych sieci energetycznych. No to bym powiedział, że to są duże problemy. Lecimy dalej. Wow, tam jest teraz naprawdę ciemno. A mianowicie Maciej Knapik. Tomasz Knapik zawsze czytał komunikaty i następny przystanek. Teraz to się zmienia. Jeśli widzicie błyski, to faktycznie one teraz tu są. Co nie zmienia faktu, że Maciej Knapik, czyli syn Tomasza Knapika, będzie czytać przystanki WTP zamiast niego. Najciekawsze według mnie jest to, że będzie to robić, będzie nagrywać bezpłatnie. Część nowych przystanków macie tutaj teraz na ekranie, jakie już faktycznie są. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak nazywają, jak wygląda głos, no to już tutaj wam bezpośrednio pokażę fragment filmu z WTP. Następny przystanek PKP Targówek. Przystanek Osiedle Pozytywny Mokotów. Ostatni przystanek Graniczna Szkoła. I tutaj komunikaty następny przystanek czy przystanek były oczywiście Tomaszak Knapika, natomiast już końcówki było czytał Maciej Knapik. Także bardzo miło mi mimo wszystko, że pozostajemy w tej samej rodzinie z komunikatami. Lecimy dalej, bo dużo jeszcze jest przed nami, mianowicie remont na ulicy Pochocińskiej. Następny etap, zmiany są dla linii 126, 314, 326, 705, 735, 736 oraz N64. Dalej jest zawieszenie kursowania promów Słonka, Pliszka i Wiliga z powodu niskiego poziomu wody w Warszawie. Święto Wojska Polskiego. Będą oczywiście zmiany w komunikacji miejskiej dla linii 106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518. To wszystko możecie zmieniać. Jak i również prace drogowe na Saskiej Kępie. Linie 1, 411 nie funkcjonują, a linie 111, 117, 123, 147, 507, 509, NZ2, N22, N72 będą kursowały na różnych zmianach trasy, więc jeśli korzystacie z którejkolwiek z tych linii, które przed chwilą wyczytałem, koniecznie sprawdźcie ich kursy, jak i również linie 27, 28 są zawieszone, czyli linia 17, 22, 23, 33, 35 oraz 122, 503, N41 i N91 mają zmienione również trasy w związku z pracami torowymi na rondzie Radosława oraz, no się ściemniło, oraz budowa metra dojedzie tylko do dworca Wileńskiego, o czym również przed chwilą mówiłem. Lecimy dalej, czyli już ZDM. Się mocno ściemniło, fajnie byłoby, żeby mnie to nie zmoczyło z komputerem. Zresztą aparatu też. Kolejne nielegalne reklamy zostały odsunięte. Podsumowanie lipca. Zerknijmy sobie, jak to wygląda w ten sposób szybki. Jak widzicie, ZDM tutaj znalazł nielegalną reklamę. Po czym jak ją usunął, to po pierwsze nie ma chmur burzowych, które są obok mnie, tylko jest słonko. Dalej możemy to zobaczyć podobnie. Tutaj cały kiosk był nielegalnie posadzony i też kiedy go usunęli, o wiele zrobiło się tutaj słonecznie. No to chociaż trochę gorzej wygląda. Także takie ciekawostki. Przepilnować, żeby mnie tu nie zmoczyło. Wydemontujemy ciąg Czecha i trakt brzeski. Powoli słyszę, że już spowiewa. No i tutaj został wydemontowany faktycznie pobocze. Bardzo brakuje mi według tej ścieżki rowerowej. Idąc dalej, Aleje Ujazdowskie. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu przy Kancelarii Premiera. Będzie nowe przejście dla pieszych, znaczy nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetną. I tutaj możecie to zobaczyć, znaczy sygnalizacji świetnej z tego co widzę nie będzie, ale będzie zwężona jezdnia do jednego pasa max. Następnie będzie bezpieczniej na Kołbuckiej i powiem wam, że za chwilę będzie przerwa na pewno. Będzie bezpieczniej, jak widzicie tutaj został mocno posażony chodnik i będzie to ścieżka pieszo-rowerowa. Idziemy dalej, piesi będą bezpieczniejsi na Obozowej. Również tutaj właśnie będzie zwężenie z tych dwóch pasów na jeden pas w każdą stronę, więc bardzo dużo zaleta. Oczywiście wystartowała przebudowa ulicy Starzyńskiego. W końcu nie będziemy musieli się teleportować tutaj na ścieżce rowerowej. Będzie 2,5 metra dla ścieżki rowerowej. Jezdnia będzie pozostawiona, będzie chodnik. Łopanie, się zrobiło mocno ciemno. Ciąg ulicy Saskiej i Egipskiej zyska nową nawierzchnię. To też dobre nowiny, które ZDM nam tutaj rzuca. Trzecia i ostatnia część frezowania Pochocińskiej. Bardzo dobrze, bardzo nas to cieszy. No i to właśnie czytałem o tych zmianach. Tutaj mam dla was artykuł, do niego macie kartę, link w opisie, bo mam mało czasu, a mianowicie kto jest zarządcą tej drogi. Na pewno was to interesuje, więc możecie przeczytać całe informacje od GDDiK.
czyli odgadki. Te tramwaje warszawskie z umową na pojazdy szynowo-drogowe, bardzo ciekawe, zwinne, potrafią się kręcić w każdą stronę. Patrz, opada deszcz. Widzimy się za chwilę. Wracamy. Na szczęście nie zmokłem, chociaż jak widzicie komputer trochę bardziej ucierpiał, ale lecimy dalej z informacjami, bo nie możemy oczywiście zwolnić. I skończmy tak samo szybko, jak się spieszyłem przed deszczem. Deszcz możecie słyszeć, bo tu pada nade mną, bo jestem na poddaszu zresztą pewnie, jak widzicie. Ale wracamy do nagrywania. Czyli do materiału. Tramwaje warszawskie z umową na pojazdy szynowo-drogowe. Dokończę to, co chciałem powiedzieć. To są naprawdę niesamowite pojazdy. Mianowicie jeszcze potrafię jeździć po torach. Mogą ciągnąć tramwaje, wózki. Wszystko właściwie. Mało tego, są drogowo-torowe, czyli potrafią drogowo-szynowe. Czyli potrafią i po torach jeździć, i po drogach. Jak i również potrafią skręcić 90 stopni w bok. W każdą stronę się kręcą. Naprawdę niesamowite pojazdy. Mało tego, co jeszcze jest ciekawe, są zdalnie sterowane. Ładują się, oczywiście są elektryczne. No i tramwaje warszawskie takie zakupiły takie trzy pojazdy. Będą właśnie do zakładu napraw tramwajów T3, zakładu realizacji przewozów Wola R1, jak i również na Praga R2. Lecimy dalej, czyli jeszcze parę informacji, mianowicie ostatnia stacja drugiej linii metra z pozwoleniami na budowę. Jest to, proszę bardzo, i również ZTM. Znaczy, widzę, że to jest wizualizacja ZTM-u z parkingiem parku Jedź, co jest jednak ważne. 11 sierpnia zostało wydane pozwolenie na budowę dla stacji metra Lazurowa, ale oraz tuneli wraz z łącznikiem tunelowym do stacji Bemowo. Co jest jednak ważne, cały czas nie mamy pozwolenia na wentylatornię V01, wentylatornię V02, jak i również komorę demontażową KD04. No i oczywiście na stację techniczno-postojową Karolin, czy rozbiórkę obiektu, który też jest, bym powiedział, ważny. Też szkoda, że będzie rozbierany, ale będzie nowy z tego, co kojarzę, a mianowicie ekspedycja na pętli tramwajowej albo autobusowej, nie pamiętam tego dokładnie, osiedle Górczewska. Lecimy dalej, czyli informacje jeszcze tutaj właśnie teleporter znika z rowerowy w ulicy Starzyńskiego. To jest odcinek, tu właśnie, który pokażę Wam na tym zdjęciu. Wiecie, ścieżka rowerowa była gdzieś tu, czy mniej więcej kończyła ten kawałek jeszcze przed, a tutaj był budynek i tutaj rowerzyści bardzo często musieli się mijać. Na szczęście to będzie usunięty ten element, gdzie faktycznie były problematyczne przejazdy rowerowe. To zostanie po prostu przesunięte, najprawdopodobniej jezdnia, by tutaj dało się to na spokojnie zrealizować. Nie wiem dokładnie, bo nie czytałem jeszcze większych projektów i nie widziałem też w sumie projektu. Dalej CPK, tunel w Łodzi z wnioskiem o decyzję lokalizacyjną, czyli kolej szybkich prędkości, dalej tutaj są realizowane. Mianowicie z Łodzi Fabrycznej odbiegałby inny tunel. Wow! Tunel dalekobieżny CPK w Łodzi. Wow, zapomniałem o tym, nie myślałem o tym, że oni to zrealizują. Ale jeżeli faktycznie to tak pójdzie, to bardzo dobrze i cieszę się teraz. Co prawda tutaj ten zakręt, on też daje właśnie tę możliwość. No ale projektowany przez CPK tunel dla kolei dużych prędkości na takiej trasie jest bardzo dużą zaletą by to miało. Jeśli nie słyszycie, bo bardzo mocno leje, to jest to wiadomość, iż nowa klucza nie tak szybko zostanie zrealizowana. ZTM w Warszawie poinformował... Czekajcie, może trochę przybliżę. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował, że jedna oferta, jaka wpłynęła w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu modernizacji ulicy Kluczej, jest zbyt wysoka, w związku z czym przetarg należy powtórzyć. To nigdy nie dobrze, jeżeli nie mają szybko do realizacji tego. Dalej TVP wybuduje kosmiczne muzeum. Aż zerknijmy. A, nie mam internetu. No to trudno. To możecie sobie z nami zobaczyć. Albo w kolejnym mniejsza z tym do tego wrócę. Na koniec sondaże. Sondaże mniejsza z tym, mianowicie. Czy tramwaje warszawskie w przyszłości powinny dojechać do Zawad obok miasteczka Wilanu? Większość z Was, aż 59% z Was stwierdziło, iż tak. Na nie 26% i na nie wiem 15%. Co ważne, tutaj już mam w realizacji post dla Was, a mianowicie kolejny sondaż, o którym mówiłem, że będzie, więc również dotrzymuję słowa. Które logo bardziej Wam się podoba? Na czas, kiedy wyglądacie te mniejsza z tym, już sondaż powinien być dostępny. Czyli czy zostajemy przy nowym logu, z czapeczką, a z noszem, dronem, czy całym odświeżonym, czy wracamy do ludzika Lego. Jestem ciekawy Waszych propozycji, to czy faktycznie postąpię zgodnie z ankietą, to jest inna sprawa.
ale bardzo jestem ciekawy, co o tym sądzicie, a w najbliższym czasie również powiązane z nowym logiem pojawią się nowe bariery, takie bardziej już dla mnie, mianowicie kostka mikrofonowa dla Secure czy na konferencję, kiedy występuję i się tam pojawiam, bo w najbliższym czasie takich będzie parę, jak i również już w najbliższym czasie będzie zakupione, będę musiał zakupić sobie pomarańczową kamizelkę na placu budowy kolejowe czy inne, bo tam faktycznie musi być pomarańczowa, a nie żółta, jaką aktualnie posiadam, przy okazji z nowym logiem. To było na tyle z tego materiału, jeśli Wam się takie mniejsze z tym podobało, bardzo przyspieszone, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli wolicie taką przyspieszoną formę mniejsza z tym, napiszcie mi to koniecznie w komentarzach, jestem ciekawy, czy wolicie taką bardziej, żebym opowiadał, co się dzieje, czy tak szybko, przeglądowo. Napiszcie mi to w komentarzach. No i co dużo nie mówić, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek, aby nie przegapić już niedługo kolejnego mniejsza z tym. Czy jutro będzie film? Nie wiem, bo jestem na działce, jak już tam zauważyliście, i będę tutaj prawdopodobnie przez tydzień, ale mam bardzo dużo filmów na zapas nagranych m.in. z WKT-ki, oczywiście z budowy nowego toru, jak i również masa warszawskich inwestycji, metra, podsumowania metra, jeszcze bez metra Brudno, metra Brudno będzie na koniec miesiąca, czy oczywiście nie może zabraknąć tramwaju do Wilanowa. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!